Dzień dobry, z tej strony Rafał Zadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zawsze zaczynamy go od omówienia nastrojów, a te na początku tygodnia pozostają mieszane. Widać, że rynek po ubiegłotygodniowych wzrostach spowodowanych oczekiwaniem na złagodzenie retoryki ze strony Fedu koryguje się. Przypomnijmy, w czwartek poznaliśmy dane, które wskazują na to, że inflacja spada, a jeszcze w poprzednim tygodniu dane dotyczące wynagrodzeń także wskazywały na zjazd, a zatem wszystko układa się w myśl prognoz sugerujących na to, że inflacja w kolejnych miesiącach powinna stopniowo się zmniejszać, a zatem i z punktu bankierów centralnych zapewne zbliżamy się stopniowo do szczytu stóp procentowych, którego osiągnięcie przyniesie strategię wait and see. W oczekiwaniu właśnie na taki scenariusz rynek akcyjny zyskiwał. Dzisiaj jednak święto w Stanach Zjednoczonych, brak sesji na Wall Street, no i to jest czynnikiem, który skłonił uczestników rynku do lekkiej realizacji zysków, aczkolwiek to, co będzie działo się w najbliższych dniach, w największym stopniu będzie uzależnione od wydźwięku sezonu wyników. Publikacje największych banków pojawiły się już w piątek. Bank of America, JP Morgan czy Wells Fargo zaskoczyły po wyższej stronie i wyniki te zostały dobrze odebrane. Jedynie Citigroup rozczarował swoim rezultatem za czwarty kwartał, aczkolwiek jeśli chodzi o same notowanie akcji, no tutaj widzieliśmy pozytywną reakcję rynkową. W tym tygodniu czekamy jeszcze na wyniki Goldman Sachsa oraz Morgan Stanley, ale już będziemy poznawać wyniki takich spółek jak Netflix czy Procter & Gamble, zatem to, jak radziły sobie największe amerykańskie przedsiębiorstwa w końcówce zeszłego roku, będzie bardzo ważne z rynkowego punktu widzenia, jeśli cały sezon wyników będzie miał tak pozytywny wydźwięk jak sam jego początek, no to jak najbardziej może być to kolejnym katalizatorem do wzrostu czy kontynuacji odbicia ryzykownych aktywów. Po piątkowych wzrostach na Wall Street widzimy, że notowania kontraktu terminowego na S&P 500 cofają się w okolice 4000 punktów, również lekkie zawahanie jeśli chodzi o parkiety starego kontynentu, no ale DAX pozostaje cały czas powyżej strefy oporu, którą wybił w ubiegłym tygodniu, w tym momencie cały czas blisko ekstremów, blisko ostatnich szczytów. Widzimy prawie 15 200 punktów, no to są najwyższe poziomy od początku lutego, zatem blisko od roku. Sytuacja pozostaje cały czas bardzo dobra. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, no tutaj widzieliśmy zawahanie euro-dolara wraz z tym, jak ten sentyment się pogorszył, ale jesteśmy powyżej 1,08. Oczywiście tutaj to, co będzie działo się z polityką monetarną dla amerykańskiej waluty, będzie kluczowe, no ale jeśli faktycznie amerykańscy bankierzy centralni podwyższą stopy procentowe na początku lutego 25 punktów bazowych i zaczną sygnalizować powolne zbliżanie się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, jak najbardziej tutaj z tego tytułu dolar może jeszcze znajdować się pod presją. Generalnie w tym tygodniu uwaga rynków będzie skupiała się przede wszystkim na Banku Japonii. Ten w środę ogłosi swoją decyzję. Dużo zamieszania na rynku w ostatnich dniach w związku z oczekiwaniami na to posiedzenie. Przypomnijmy, że w grudniu Bank Japonii zaskoczył uczestników rynku, kiedy rozszerzył dopuszczalny wahań odchyleń, jeśli chodzi o rentowności obligacji 10-letnich. Zatem tutaj kolejne kroki są poczyniane w kierunku normalizacji polityki monetarnej, no i niewykluczone, że styczniowe posiedzenie będzie kolejnym właśnie w tym kierunku. Jeśli chodzi o złotego, no to mieszane nastroje rynkowe skłaniają rynek do lekkiej przeceny polskiej waluty, ale euro PLN na poziomie 4,70 zł, USD PLN 4,33 zł, czyli blisko cały czas ostatnich minimów. Jeśli chodzi o rynek surowcowy, no to po piątkowych wzrostach notowania złota zatrzymały się powyżej 1900 dolarów za jedną uncję. Jesteśmy w pobliżu bardzo ważnego
poziomu, którego pokonanie może otworzyć drogę do dalszych wzrostów, jeśli faktycznie bankierzy centralni będą robili krok w tył. Jeśli chodzi o notowania ropy naftowej, tutaj lekka korekta na rynku akcyjnym skłania również do cofnięcia. Jesteśmy poniżej $80 w przypadku baryłki odmiany WTI. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Tam na bieżąco piszemy cały czas najświeższe informacje na tego, co się dzieje na rynkach finansowych. Ja dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.